Dzień dobry, czas na trzeci kolejny odcinek poświęcony bądź zahaczający o Premier League. Tym razem skupię się na pewnej sadze transferowej, która tak ciągnie się już od jakiegoś ładnego roku i która prawdopodobnie potrwa także do najbliższego letniego okienka transferowego. Pod tytułem Don Sancho i jego pozostanie bądź odejście z Borussii Dortmund. Ostatnio na łamach Diatletic pokazało się kilka takich ankiet, kilka głosowań odnośnie właśnie do rynku transferowego. I tam agenci piłkarscy zostali na przykład zapytani o, o deal, który nie został dopięty, ale który najprawdopodobniej zostanie dopięty wkrótce. Największe prawdopodobieństwo e, występuje przy jakiej transakcji. No i okazało się, że zdaniem tych ludzi, którzy prowadzą kariery wielu piłkarzy, najbardziej prawdopodobną transakcją będzie właśnie odejście Jadona Sancho na przykład do Manchesteru United, który podobno toczył boje o Anglika właśnie w trakcie niedawno zamkniętego okna transferowego, natomiast ostatecznie okaza okazało się, że Sancho zdecydował się pozostać w Borussii Dortmund albo inaczej. Borussia nie chciała tego piłkarza w tym momencie sprzedać. Jakiś czas temu, komentując różne mecze Borusi Dortmund, akurat teraz też zapraszam na starcie BVB z Hoffenheim w weekend do Kanal Plus, spotykałem się z wieloma głosami takich kibiców, zwłaszcza Premier League, którzy twierdzili co ty cytujesz tych działaczy BVB, którzy twierdzą, że nie puszczą tego Jadona Sancho, jeśli United nie wpłaci określonej kwoty on i tak odejdzie, prędzej czy później mogą sobie gadać, nie ma sensu tego słuchać. A tymczasem okazało się, że jak najbardziej jest sens, ponieważ stanowisko władz Borusi Dortmund od początku było jasne. Wysłali przekaz do Manchester United. Słuchajcie, macie pewien deadline, macie pewien termin, macie określoną kwotę 120 milionów euro. Nie będzie czegoś takiego, co Niemcy nazwali Corona Discount, czyli zniżka związana z koronawirusem, bo nie ma takiej potrzeby, ponieważ mówimy tutaj o jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy na świecie, który Bundesliga w tym momencie zjada. Za chwilkę do tego przejdę. No i Borussia Dortmund okazała się naprawdę stanowcza w tych swoich działaniach. No a kibice Premier League, na przykład Manchester United, musieli obejść się smakiem, bo okazało, stało się, że Borussia Dortmund jednak delikatnie swoje podejście do transferów w ostatnim czasie zrewidowała. To znaczy Cała ta saga transferowa, o czym też można było przeczytać w angielskich mediach, wyglądała dość dziwnie, także z punktu widzenia samych niemieckich działaczy. Ich troszkę dziwiło podejście władz Manchester United, którzy podchodzili chyba trochę do tego transferu tak, jakby wyciągali jakiegoś gościa z ligi z całym szacunkiem czeskiej czy, czy szwedzkiej. Na przykład, że wjeżdżają panowie z Manchester United, dzień dobry, walizka pieniędzy, zabieramy tego piłkarza. Borussia Dortmund niekoniecznie to odpowiadało, bo Borussia od początku postawiła jasne wymagania, jeśli chodzi właśnie o kwotę i o termin i to wszystko nie zostało spełnione, a przy tym pojawiały się pewne przecieki odnośnie do ewentualnej pensji Jadona Sancho w Manchester United, która nie do końca była satysfakcjonująca i być może to też w jakiś sposób wpłynęło na to, że Jadon Sancho aż tak nie palił się do odejścia. Natomiast generalnie cały ten transfer w moim odczuciu jest symboliczny. To znaczy, mamy pewien przełom w moim odczuciu, moim zdaniem w historii Borussi Dortmund. Pamiętacie, jak wyglądały ostatnie lata, jeśli chodzi o BVB i gwiazdy odchodzące z tego klubu. Nie wszystkie, ale te powiedzmy albo najdroższe, albo najbardziej eksponowane, jak pierre emerick Obameyang czy Usman Dembele. W przypadku Pulisicza bądź Pulisika wyglądało to zdecydowanie inaczej. Tam wszystko było mniej więcej poukładane. Mianowicie. Odejście Usmana Dembele, a całe całe to odejście to był jeden wielki cyrk. Władze BVB od razu postanowiły wysłać do świata sygnał, że tutaj już nie będzie żadnych buntów, nie tolerujemy czegoś takiego. Jeśli pojawi się w naszej kadrze jakiś rebeliant, to po prostu wysyłamy go na trybuny. Tutaj takich rzeczy w taki sposób się nie załatwia. Ordnung muss sein i Koniec dyskusji. Jaydon Sancho, moim zdaniem, gdyby grał w Borusi Dortmund jakieś 3 lata temu, to patrząc na jego charakter, zastanawiam się, może się oczywiście mylę, czy i Jaydon Sancho by się nie zbuntował, widząc, że zachowanie Piera Emeryka, Obama Yanga, ale także Dembele, przyniosło upragniony efekt. Nie zdziwiłbym się, gdyby Jadon Sancho w taki sposób postąpił. Natomiast wydaje mi się, że tutaj od samego początku Borussia nie tylko w stosunku do Manchester United, nie tylko w stosunku do mediów, ale także w stosunku do piłkarzy, wysłała taki sygnał. Słuchajcie, wy u nas możecie grać do pewnego momentu. My nie będziemy Wam robić żadnych problemów, jeśli chodzi o odejście, ale pewne wymagania muszą zostać spełnione. O tym mówił ostatnio Hans-Joachim Wackę, że Borussia Dortmund, oczywiście, jeśli popatrzymy sobie na budżety, ona nie może rywalizować teraz z Bayernem Monachium. Natomiast ta Borussia Dortmund nie może też aż tak dać sobą pomiatać, że jeśli jakiś piłkarz wchodzi na określony, bardzo wysoki poziom w tym klubie, to zaczyna się buntować, zaczynają się jakieś gierki menedżerskie i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza. W przypadku Jadona Sancho, którego historia bardzo różni się od Erlinga Halanda. W przypadku Erlinga Halanda wyglądało to tak, że Brusja od samego początku rywalizowała o tego piłkarza z absolutnie topowymi klubami, w tym oczywiście z Manchesterem United i tam sygnał był jasny. Jeśli norweski napastnik zdecyduje się właśnie na Signal Iduna Park, trzeba przedstawić mu takie warunki, które zadowolą Halanda, Agenta i oczywiście. Klub, żeby wszystkie strony były zadowolone. Na czym polegały te warunki? Oczywiście na tym, że jako, że Erling Haaland rozwalił po prostu wszystkie mecze, w których występował w barwach Salzburga, można było się spodziewać, że jeśli wejdzie do Bundesligi, to też wejdzie z buta i że ten jego rozwój będzie postępował prawidłowo. No i to rzeczywiście się sprawdziło, ponieważ u Erlinga Haalanda nie ma żadnych zahamowań. To znaczy ten piłkarz rozwija się w sposób nieprawdopodobny. Podobnie zresztą jak Jaydon Sancho. Natomiast czym różnił się Erling Haaland od Sancho? Haaland różnił się tym, że przychodził do Borusi jako gwiazda, która już wtedy mogłaby przejść do Realu Madrid, przecież był lepszym piłkarzem od Lukiowicza, mogłaby przejść do Manchesteru United i kto wie, być może grać tam nawet w pierwszym składzie. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, czy, czy faktycznie tak by się stało. Natomiast w przypadku Jadona Sancho był to transfer zupełnie inny. Sancho odchodził z Manchesteru City jako człowiek, który złożył jakąś tam obietnicę Pepowi Guardioli, że zostanie w tym klubie. Natomiast Jadon Sancho przechodził do Borussia Dortmund jako chłopak, który chce przeskoczyć z wieku juniorskiego do wieku seniorskiego i tam stać się kompletnym piłkarzem, więc warunki też musiały być inne. Ani Sancho, ani Borussia Dortmund nie mogły mieć stuprocentowego przekonania, że Sancho okaże się aż taką gwiazdą w BVB, na nawet jak teraz Jude Bellingham, bo w przypadku Bellinghama no teraz widać było jednak, że toczyła się ta walka praktycznie z całą Europą i że Borussia wydała 25 milionów euro na absolutną perełkę. Dlatego nie można, wydaje mi się, zestawiać ewentualnego odejścia Erlinga Halanda jeden do jednego z ewentualnym odejściem Jadona Sancho. Dlatego Borussia postanowiła, że Wyciągnęła rękę do tego piłkarza, pozwoliła mu się rozwinąć, pozwoliła mu wejść na absolutnie topowy poziom, bo dla mnie to jest jeden z najlepszych skrzydłowych na świecie i to bez jakichkolwiek wątpliwości. Ale to też nie będzie tak, że nagle ktoś wiedzie, zaproponuje powiedzmy 60 milionów euro i powie, słuchajcie, przepraszamy, ale jest koronawirus, więcej nie damy, a wackę powie, dobra, dobra, podpisik pod kontraktem, podpisik pod transferem i możesz wyjeżdżać z Niemiec. No niestety nie, bo ten piłkarz po prostu jest już za duży. I władze Borus i Dortmund mogły powiedzieć tak. Słuchajcie, my sprzedaliśmy dębele za ponad stówę plus bonusy, to niby dlaczego Jadon Sancho, który w tym momencie jest lepszym piłkarzem niż Dembele wyjeżdżający z Dortmundu, miałby odejść taniej. Ich nie interesuje koronawirus, ponieważ zdaniem na przykład Borussi Dortmund, ale tak też wypowiadał się Bayer Leverkusen w kontekście Kaja Havertza, w przypadku... Pewnych piłkarzy, to znaczy absolutnych top talentów w Europie, nie powinno mówić się o żadnych zniżkach i moje odczucie jest też takie, że władze Borus Dortmund po prostu już miały dość tego, że ktoś próbuje z nich robić takie popychadła na tym rynku transferowym. O tym mówił m.in. Sebastian Kell, czyli człowiek, który ostatnio przedłużył swoją umowę z BVB i który no niedługo będzie tam decydował prawdopodobnie o polityce transferowej i zastąpi Michaela Lacorka. Sebastian Kell powiedział tak. Od początku zgodziliśmy się na pewne warunki, to znaczy 80 milionów za takiego piłkarza to nie jest wystarczająca kwota. Mamy tutaj pewien dług wobec kibiców, ale także drużyna bez Jadona Sancho jest zdecydowanie słabsza. Też wypowiadał się na temat Sancho ostatnio Lothar Mateus, który stwierdził, że jeśli mielibyśmy sobie porównać Leroya Zane z Bayernu Monachium, a także Sancho, to dla niego Anglik jest piłkarzem bardziej niebezpiecznym, natomiast Lucien Favre, zdanie Mateusa, czasami wystawiał go na niewłaściwych pozycjach. Natomiast ja akurat uważam, tak patrząc na wszystkie mecze Jadona Sancho, że w tym przypadku mówimy o piłkarzu naprawdę brutalnie wszechstronnym, to znaczy... Tak jak często w kontekście różnych zawodników Borusii, Realu Madryt, Barcelony i tak dalej, wiecie, Vinicius, Rodrigo, Ansufati, gdzie oni powinni grać, dyskutuje się o tym, że ta pozycja mu leży, ta niekoniecznie mu leży. Ja patrząc na Jadona Sancho nie widzę, szczerze mówiąc, takiego pola do dyskusji, przynajmniej na poziomie Bundesligi. To jest piłkarz, który dzisiaj nie jest skrzydłowym, to jest piłkarz po prostu decydujący, to jest zawodnik, który ma pewną swobodę, który schodzi bardzo często... Do rozegrania, który pracuje w odbiorze, który gra na lewym skrzydle, na prawym, który potrafi finalizować akcję, który potrafi kończyć tę akcję jako ofensywny pomocnik takim charakterystycznym dziubnięciem piłki w kierunku na przykład Erlinga Halanda. Dlatego ja Jadrzej Donna Sancho nie przypisywałbym do żadnej pozycji moim zdaniem to jest też fantastyczny efekt rozwoju tego piłkarza, że mówimy o zawodniku, którego gdyby teraz kupił Manchester United, Real Madrid, Liverpool, jakąkolwiek nazwę sobie tutaj wpiszecie, po prostu mógłby być rozpatrywany jako zawodnik grający, no, na niemal każdej pozycji ofensywnej. No jako dziewiątka nie, no, bo wiadomo, że tutaj brakuje mu warunków fizycznych, i wydaje mi się, że nawet w tym Manchester United, który ma super obsadzone te pozycje właśnie w ofensywie, Jadon Sancho byłby w stanie się po prostu przebić. Kel Kelem, ale mam tutaj jeszcze jeden ciekawy cytat wypisany z Hansa Joachima Wackę, ponieważ jakiś czas temu Paul Scholes i Owen Hargraves wypowiadający się w mediach twierdzili, że BVB postępuje w taki sposób, jaki postępuje, żeby podbić cenę za Jadona Sancho. Wackę powiedział, że ok, oni mogą być ekspertami od futbolu, ale niekoniecznie są ekspertami od transferów, ponieważ stanowisko od samego początku nie było jasne. Lucien Favre mówi na temat Jadona Sancho, że on potrzebuje dryblerów, ponieważ nie zawsze podaniem jesteś w stanie zrobić różnicę. Ja tak analizując sobie właśnie rozwój Jaidona Sancho doceniłbym go przede wszystkim za to, że to jest piłkarz, który ma bardzo wysoką skuteczność podań, na to warto zwrócić uwagę, a przy tym nigdy nie gra na alibi. To znaczy, Jaidon Sancho stara się każdą swoją akcją pchać po prostu właśnie te akcje do przodu, dodawać więcej dynamiki. Jeśli już musi zagrać w poprzek albo albo do tyłu, to znaczy, że ten rywal jest tak zabetonowany, że nie ma absolutnie innej opcji. Teraz tak. Wypisałem sobie kilka rzeczy. Oczywiście z mojej ulubionej strony FBRF, bo wiem, że pojawią się pewnie jakieś takie głosy, ale to jest tylko Bundesliga. Nie ma sensu na to zwracać uwagi. Zwróćcie sobie, rzućcie sobie okiem na taką tabelkę. Gole plus asysty na 90 minut z ostatniego sezonu. Kto jest najlepszym piłkarzem Bundesligi? Nie Robert Lewandowski pod tym względem. Najskuteczniejszym, może tak, nie najlepszy. Jadon Sancho, 1,30 udziału w akcji bramkowej takiego bezpośredniego, ciut słabszy jest Erling Haaland. To już pokazuje, że Jadon Sancho Bundesliga po prostu przerasta. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o wykończenie, na przykład gdybyśmy chcieli sobie analizować Jadona Sancho w porównaniu na przykład z jego rówieśnikiem, Viniciusem, bo, bo takie porównania tutaj jak najbardziej są miarodajne, porównanie strzałów do bramek. Jadon Sancho, ostatni sezon Bundesligi, numer dwa, za Erlingiem Haalandem, który jest piorunująco skuteczny, wysoko też Paco Alcacer, no bo oprócz tego Sebastian Bornau, tutaj na piłkarzy defensywnych nie ma sensu patrzeć, natomiast w przypadku Jadona Sancho te liczby jak najbardziej tutaj robią wrażenie. Piłkarzy, których Jadon Sancho przedryblował, tu jest naprawdę przepaść. Pod tym względem Usman Dembele także świetnie wyglądał opuszczając Bundesligę. No i jedna z moich ulubionych statystyk, czyli bramki oczekiwane, expected goals. Zwróćcie uwagę, ile bramek więcej strzelił Jadon Sancho w stosunku do tego, jakie miał sytuację. To jest statystyka, po której możemy powiedzieć, że Jadon Sancho robi coś z niczego i nie jest to jakiś banał po prostu tak sobie wymyślony, tylko po prostu tutaj ta matematyka jak najbardziej to pokazuje. Jadon Sancho to jest facet, który rozegrał w BVB 102 mecze, strzelił 35 goli, zaliczył 45 asyst. Mówimy o piłkarzu z rocznika 2000, dla którego sam początek w Bundeslidze tak równy nie był, a pomimo tego te liczby, już teraz są olśniewające. Trzeci strzelec z Bundesligi poprzedniego sezonu po Lewandowskim i Wernerze, 17 goli, drugi asystent za Tomasem Millerem, a jeszcze w poprzednim sezonie 18-19. Jadon Sancho był pierwszym asystentem. Oprócz tego najlepszy drybler Bundesligi w tym i w poprzednim sezonie. Mówimy naprawdę o piłkarzu, jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, który przynajmniej jeśli chodzi o rozgrywki Bundesligi, dobił do takiego, do takiego poziomu, że w sumie trudno jest oczekiwać czegoś więcej. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co miałby zrobić więcej Don Sancho w borusi Dortmund, żeby jacyś sceptycy, ludzie, którzy podchodzą pesymistycznie taka propo jego przyszłości, powiedzieli: "No nie, no on faktycznie powinien już teraz grać w Manchester United pierwsze skrzypce". To jest zawodnik, który nie jest jednym z wielu w Borusi Dortmund. To nie jest zawodnik, który, jak Giovanni Reina potrafi w jednym meczu zaliczyć trzy asysty i zagrać po prostu fenomenalne spotkanie, a w kolejnym meczu troszkę zginąć. Nie. Jaydon Sancho nawet w meczach, które Borusy Dortmund się nie układają, stara się brać inicjatywę, stara się brać te drużynę na swoje bar. Zresztą jakiś czas temu przypominałem ten cytat, że on stara się być przewodnikiem w ogóle w tej ekipie, przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o tego piłkarza, wątpliwość jest wyłącznie jedna. To znaczy wydaje mi się, że Jadon Sancho musi pracować w takiej drużynie, w której albo trener byłby autorytetem, tutaj wiadomo, że wzorem mógłby być Zinedine Zidane, albo otoczony odpowiednimi osobami, które nie sprowadzą go na złą drogę, no bo wiadomo, że to jest charakterek, to jest facet, który ma temperament, który może się buntować, który może spóźniać się na treningi, który może, nawet jeśli są pewne restrykcje, pewne zakazy, wybierać się na różne imprezy. Ta jego lista jakichś różnych wykroczeń, mówiąc w cudzysłowie w Borusi Dortmund, jest naprawdę długa i wydaje mi się, że to jest takie główne ale w kontekście Jay Sancho. Jeśli chodzi o walory piłkarskie, ja szczerze mówiąc czegoś takiego tutaj absolutnie nie dostrzega. Dlatego ja uważam, że Jayden Sancho jest piłkarzem absolutnie gotowym już teraz do wyjazdu. Nie wyobrażam sobie pozostania tego piłkarza na Zignaliduna Park, chyba że oczywiście wydarzy się jakaś bardzo poważna kontuzja po aktualnym sezonie 2021. Tam do transferu absolutnie musi dojść. Natomiast moim zdaniem władze i Dortmund w tej całej sytuacji zachowały się wzorowo. Nie tylko dlatego, że zostawiły sobie absolutną gwiazdę na ten sezon. Może powalczą o Mistrzostwo Niemiec, może nie o cokolwiek by powalczyli tak czy inaczej Jayden Sancho. Podnosi tam ten poziom, natomiast w kontekście tego, co wydarzy się w najbliższych latach, w przypadku takich piłkarzy jak Giovanni Reyna, jak Jude Bellingham, jak Mukoko, który za chwilkę zacznie grać, to jest facet, który zdemolował totalnie rozgrywki juniorów i który tam się bawi, bije wszystkie rekordy, ci wszyscy ludzie widzą, jak zachowuje się facet, który jest gotowy do odejścia, który może nawet chcieć odejść i oni widzą, że Troszkę się w tym Dortmundzie jednak pozmieniało, to znaczy nie ma już takich standardów jak wcześniej, standardów narzuconych przez piłkarzy, oczywiście nie przez klub. Władze mają absolutnie dość tego co tam się wydarzyło. No i Borussia po prostu chce pokazać, że to już nie jest jakiś jarmark, na który po prostu sobie możesz tak wjechać, zabrać piłkarza i na koniec pomachać pan, panu Hansowi, Joachimowi Wackę czy Michałowi Corkowi. Nie, Borussia Dortmund chce tutaj być absolutnie partnerem działającym na równych zasadach i pokazała to przy transferze Jadona Sancho. I ja osobiście chciałem, żeby taka była właśnie puenta tego odcinka, że abstrahując od wartości piłkarskich Jadona Sancho, które oczywiście tutaj chciałem Wam w jakiś sposób zobrazować, to oprócz tego wydaje mi się, że ta saga transferowa, historia transferu nieudanego ostatecznie Jadona Sancho jest bardzo ważnym momentem po prostu w tej historii Borussii Dortmund właśnie w ostatnich latach. Borussia chce być poważnym graczem, chce być tak traktowana i pokazała to w historii z Jadonem Sancho. Jeśli ktoś teraz chce pomyśleć, a on i tak w sumie odejdzie, czy to Giovanni Reyna, czy Jude Bellingham, czy ktokolwiek inny, no to wydaje mi się, że warto brać poprawkę na to, co wydarzyło się w kontekście byłego piłkarza Manchesteru City tutaj, świętującego jakieś trafienie za moimi plecami. Słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Komputer oczywiście po to, żeby korzystać z różnych liczb. Na koniec oczywiście zaproszenie na mecz BVB Hoffenheim i zaproszenie także na El Classico do Kanal+. Naprawdę warto odpalić nasze studio. To już teraz mogę Wam powiedzieć. Jeszcze tutaj niczego konkretnego zdradzał nie będę. Przyjdzie na to czas, natomiast... Uwierzcie, że jeśli odpalicie nasze studio, to zobaczycie kilka ciekawych postaci, usłyszycie, myślę, kilka ciekawych opinii i podejrzewam, że. Zaskoczymy Was in plus. Myślę, że mogę o tym powiedzieć nawet z pełnym przekonaniem, także zapiszcie sobie te daty i obejrzyjcie to spotkanie razem z nami w kanal plus. Komentujemy ten mecz z Rafałem Wolskim. Myślę, że będziecie dobrze się bawić. Mam taką nadzieję. Tymczasem bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Piszcie w komentarzach, o czym chcecie kolejne odcinki, bo nie ukrywam, że na przykład odcinek o Tomasie nagrałem po tym, jak przeczytałem milion komentarzy na ten temat. Więc śmiało i bardzo Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.